Ja nie mam w sobie jeszcze takiego pogodzenia się z tym odejściem. On tu był bardzo potrzebny. Powiedział, ale miałem przez was kłopoty. Byłem na każdej okładce wszystkich gazet w Polsce. Kimś absolutnie niezwykłym, pomimo swojej takiej ludzkiej zwykłości. Był kimś obdarzonym niezwykłą charyzmą i talentem przemawiania i tak trafiania do ludzkich serc i myślę, że też do niejednej duszy. W taki wnikliwy, przenikliwy sposób, czasami myślę, że nawet dość taki okrutny, ponieważ był bezkompromisowy w swoim myśleniu i myślę, że jego wiara była jakaś niezwykle głęboka i mocna. I myślę, że wiele ludzi zawdzięcza mu zmianę swojego życia. No bo właśnie potrafił tak mówić prosto, a jednocześnie głęboko, że myślę, że przemieniał ludzkie serca. Wiadomo, no ślub to jest takie wydarzenie jedno z ważniejszych, czy nie najważniejszych w ogóle w życiu. Więc chcieliśmy z mężem, żeby ta uroczystość była niezwykła i żeby ona była taka też dotykająca, nie tylko dla nas, bo wiadomo, że no dla nas przez sam sakrament była siłą rzeczy, ale też dla tych wszystkich, których zaprosiliśmy na to swoje święto. I to środowisko też jest bardzo takie różnorodne i niełatwe, też bardzo wymagające i takie krytykujące też. I wiedzieliśmy, że jeżeli zaprosimy ich wszystkich do kościoła na tę swoją uroczystość, to chcieliśmy, żeby oni też skorzystali, czy żeby to nie była formalność, tylko żeby to był rodzaj jakiegoś duchowego przeżycia dla wszystkich. I zastanawialiśmy się nad tym niedługo, kto ma taką charyzmę i taką osobowość i taką właśnie umiejętność mówienia do ludzi, że niezależnie od stanu ducha osób słuchających, trudno będzie przejść obojętnie wobec tego, co mówi i w jaki sposób mówi. Ideałem, czy jakim wymarzonym księdzem, który no, mógłby nam udzielić ślubu i wygłosić homilię, no, byłby właśnie ksiądz Pawlukiewicz. I rzeczywiście poszliśmy do kościoła świętej Anny, weszliśmy nieśmiało na zakrystię, no i zaczęliśmy rozmawiać, zapytaliśmy, czy byłaby taka możliwość. To był właściwie mój pierwszy taki osobisty kontakt z księdzem. I przyznam, że trochę inaczej go sobie wyobrażałam, ponieważ znałam go z audycji radiowych, często ich słuchałam wracając z Tatru, bo one były jakoś bardzo późno wieczorem. No i oczywiście z tych homilii niedzielnych i wydawał mi się wtedy taką osobą bardzo bezpośrednią i otwartą w takim kontakcie osobistym, bliskim. A tu się okazało, że jest taką osobą wsobną, że nie jest właśnie ekstrawertykiem, jakby się mogło wydawać po tym, w jaki sposób mówił, tylko jest introwertyczny i patrzył tak z tych przymrużonych oczu, z takich przymkniętych powiek na nas wnikliwie, przyznaję. Ale nie wahał się długo, powiedział, że tak. Teraz przeczytałam fragment z książki, którą pani mi przed tą naszą rozmową pokazała. I okazuje się, że on w ogóle nie wiedział, kim ja jestem, nie rozpoznał mnie, nie wiedział, że jestem aktorką znaną, że dopiero kiedy wyszłam z zakrystii, już po tej rozmowie, kiedy się zgodził, to zapytał kogoś tam, a kto to jest? Bo tam ktoś podszedł po autograf czy zdjęcie. Ja, no jak to? No to jest Małgosia Gorzowska, aktorka.
Ja mówię, Boże, dopiero sobie uświadomiłem, a to się może wpakowałem na jakąś minę. Potem zresztą, jak już mu dziękowaliśmy jakiś czas, już po ślubie też poszliśmy do niego się przypomnieć, to powiedział, ale miałem przez was kłopoty, byłem na każdej okładce wszystkich gazet w Polsce, jechałem po tym ślubie waszym na wakacje, nie mogłem sobie na stacji czy tam w sklepie kupić spokojnie piwa, bo się denerwowałem, że wszyscy mnie rozpoznają, jak tu ksiądz piwo kupuje, wiadomo. On miał coś takiego w tym przemawianiu, to jest w ogóle złe słowo, w tym mówieniu do ludzi, że z jednej strony trafiał absolutnie w sedno, jakby tak dotykał i kłuł jakby w serce bezpośrednio, a jednocześnie miał też niesamowite poczucie humoru i lekkość. I to połączenie było jakoś tak jakby i poruszające, wzruszające, a jednocześnie no często człowiek tu płakał, a tu za chwilę się śmiał, jeszcze nie otarł tych łez, a już śmiał się prawie że w głos. I jedyne, czego żałuję, wracając jeszcze do tego pytania o tym naszym ślubie, to tego, że ja jako aktorka właśnie, która codziennie współpracuje z kamerą, powiedziałam, ja na ślubie nie chcę żadnych kamer. Ja nie chcę kamer, ja nie chcę się czuć jak w pracy, ja nie chcę, żeby mi tu jakieś oko i jakiś obiektyw zaglądał. I strasznie tego żałuję, że wszyscy posłuchali tej mojej prośby tak dosłownie i nie ukryli gdzieś tam jakiejś kamery przemysłowej. I nie zarejestrowali tego kazania, bo ono było właśnie piękne, dotykające, niezwykle ludzkie. I nawet właśnie ci moi znajomi, którzy są tacy sceptyczni, to powiedzieli, że było coś w tym ślubie metafizycznego i że oni to przeżyli. Jeśli masz trudne sytuacje w życiu, problemy, wydaje ci się, że wszystko ci się wali na głowę i zaczynasz mieć pretensje do Pana Boga, dlaczego ty mi to robisz, to nie kitwaś tego w sobie, nie chowaj tego, nie klep regułek, których jesteś nauczona od dziecka, bo tak zostałaś wychowana, tylko idź na to starcie z Bogiem i to jest ta osoba, ten ktoś, komu właśnie możesz szczerze to wszystko, tak jak właśnie ksiądz mówił, wywalić po prostu po ludzku. I myślę, że to coś w mojej głowie zmieniło, że Bóg nie jest kimś za górami, za lasami i na ostatniej chmurze, tylko kimś jednak, komu przede wszystkim zależy na mnie i który czeka na to, żebym ja była szczera i żebym ja była odważna, żebym nie udawała nikogo czy niczego przed nim, tylko jak mnie coś boli i mam do niego pretensje, to żebym po prostu z tą pretensją do niego przyszła i mu powiedziała. Znaczy ja myślę, że no nie ma innego wyjścia, jak myśleć w taki sposób, czyli no myśleć pozytywnie. Ja wierzę w to, że każde zdarzenie w życiu, nawet najbardziej bolesne, czy takie, z którym się nie zgadzamy, albo na które w tej chwili nie mamy wytłumaczenia, jest po coś i ma jakiś głębszy sens. I nawet jeżeli w tej chwili tego nie rozumiem, to być może zrozumiem to za 3, 5 albo 10 lat. Ja nie mam w sobie jeszcze takiego pogodzenia się z tym odejściem. Ja mam takie poczucie, że akurat tacy ludzie, tak wyjątkowi jak on i właśnie generujący to dobro i bardzo potrzebni, że są zabierani, że odchodzą i że ich nie ma. Ja uważam, że za wcześnie, że on tu był bardzo potrzebny. Właśnie w tej swojej bezpośredniości, taki
no takiej właśnie umiejętności tak trafiania do ludzi. No ale uznaję tutaj wyższość Pana Boga i wierzę w to, że On wie lepiej, a na pewno chce dla nas jak najlepiej. I że zrobił to z miłości do nas, a nie po złości. Ja już nie miałam takiego pogodzenia się wtedy, kiedy właśnie on no, coraz był słabszy i ta choroba gdzieś go zabierała powoli. To już miałam, ale jak to? Nie no, na pewno się wyliże i na pewno jeszcze z tego wyjdzie i jeszcze wróci. No nie wrócił. Cieszę się, że ta książka ostatnia, bo nie wiedziałam o tym, że ten ostatni wywiad rzeka no jeszcze zdążył go udzielić i że ta książka już po jego śmierci została wydana. Po takiej śmierci, po takim odejściu jakby ci ludzie, którzy go znali i którzy mają świadomość jakby wartości jego i osoby jego życia i tego, co robił, w jaki sposób robił, mają no, taki moim zdaniem no, swoisty obowiązek mówienia o nim i rozgłaszania tego, żeby właśnie to trafiło, żeby to jego słowo trafiło do jak największej liczby ludzi i mówię to też do siebie, że mam takie, jakby to powiedzieć, narzędzia ku temu, żeby rozpowszechniać to, co on głosił i to w jaki sposób. I pamiętam, że jak już można było wychodzić z domów, to z mężem pojechaliśmy do kwiaciarni, kupiliśmy taki porządny bukiet kwiatów dla niego i zawieźliśmy. Na typy wąski, bo no mimo tego, że właśnie myśmy się tak osobiście nie znali, to był dla nas bardzo, bardzo ważną osobą. Żebyśmy my mieli odwagę walczyć o to, żeby być świętymi ludźmi. Żebyśmy mieli jaja, po prostu power, żebyśmy się nie chowali a pod korcem, tylko po prostu żebyśmy mieli odwagę mówić o tym, że my jesteśmy tacy, my wierzymy i jesteśmy z tego dumni. Nazywam się Małgorzata Kożuchowska, jestem aktorką i jestem tą szczęściarą, której ksiądz Pawlukiewicz udzielał ślubu.